Aktor niezwykły to tytuł, wyróżnienie, a może po prostu stwierdzenie faktu. Tytuł przyznawany przez Festiwal Filmowy w Sandomierzu i w tym roku ten tytuł otrzymał pan Janusz Gajos. Witam bardzo serdecznie. Aktor naprawdę najzwyklej, niezwykły. Witam się z państwem, dziękuję bardzo. Jestem zaskoczony, ponieważ nie, do niedawna nie wiedziałem, że będę tak uhonorowany. Zastanawia mnie określenie niezwykły. No co właśnie, to może być? Co to może być? Niezwykły. Inny niezwykły. Czy to jest lepszy od zwykłego, czy gorszy? No, niezwykły brzmi niezwykle, więc pewnie powinniśmy być jakby pod urokiem tego stwierdzenia. Ja zresztą pozwalam sobie być pod urokiem. I słusznie. Kiedyś mieliśmy przyjemność rozmawiać na festiwalu Poland Rock u Jurka Owsiaka, nie tak dawno zresztą. I ja wtedy powiedziałam, że pan jest dla mnie aktorem takim jak tej miary, tej klasy światowej, jak Al Pacino, jak De Niro. A pan powiedział, no pytanie, czy oni o tym wiedzą. Ja powiedziałem, że szkoda, że oni o tym nie wiedzą. Nie wiedzą właśnie. Ale ja myślę, że to nie ma znaczenia, że oni, czy oni o tym wiedzą, czy nie wiedzą, myślę, że wiedzą. Najważniejsze jest to, że my, pańscy widzowie teatralni i filmowi, wiemy o tym i widzimy pana w tych kolejnych niezwykłych wcieleniach. I tak chciałam pana zapytać nie tyle o niezwykłość, tylko o to, czy pan miał swoich mistrzów w tym zawodzie? Tak, ja bym jeszcze wrócił do tego określenia niezwykły, niezwykły i czy oni o tym wiedzą. Tu należałoby się, ja mówię do siebie, zastanowić nad tym, czy to jest potrzebne. No oczywiście człowiek jest, każdy człowiek jest w jakiś sposób różny i liczy na to, że będzie postrzegany jak najlepiej. Natomiast idąc do sedna sprawy i do tego tytułu niezwykły, ja uważam, że mówimy o czymś, co jest jeden, dwa, trzy, kilka stopni wyżej w określaniu tego, co jest wymagane od tego zawodu i czy mnie się udało wejść na jakiś stopień, czy przypadkiem nie jestem zakochany za bardzo w sobie, strasznie tego pilnuję, ponieważ ten zawód niesie za sobą wiele, wiele niespodzianek. I trzeba uważać, na to uważać, być ostrożnym. Ja myślę, że tak, tak. Trzeba rzecz kontrolować, bo nie wiadomo z której strony nas coś takiego jak uwielbienie siebie może zaskoczyć. Przepraszam, że takie... Ale zdarzało się panu być przez siebie wielbionym? Miał pan takie okresy w swojej zawodowej karierze, że pan siebie uwielbiał i to było groźne? Proszę pani, mówiąc zupełnie szczerze, nie zauważyłem u siebie czegoś, czegoś takiego. Nawet w tych momentach, kiedy jako młody człowiek był pan wiadomo dlaczego tak bardzo popularny? Wtedy, kiedy byłem bardzo popularny z powodu tego serialu o czołgu i czterech pancernych, był odwrotnie, byłem trochę zawiedziony. Ponieważ jak przystępowałem, miałem pierwsze wizje takie, że będę kiedyś aktorem, pracowałem w Teatrze Lalek. Nie mogłem się dostać do żadnych ze szkół. Byłem w wojsku, wyszedłem z tego wojska. Ale zaczęło się wszystko od tego, że w moim małym miasteczku, z którego pochodzę, zyskałem popularność przez to, że musiałem odegrać rolę pana Tadeusza Mickiewicza i nie miałem do tego żadnego nabożeństwa. Nie? Uważałem, miałem zupełnie inne wymagania wobec siebie, więc traktowałem to tak, no muszę, bo pan kazał, bo nie było wtedy dyskusji, trzeba to wykonać. I dopiero jak wszedłem tam do teatru, od tyłu do teatru, kiedy zacząłem coś mówić, kiedy zauważyłem, że ludzie tego słuchają, coś się zaczęło ze mną
dziać. Ja jeszcze nie umiałem tego określić, ale coś dziwnego do tego stopnia, że porzuciłem plany. Ja byłem rok przed maturą wtedy już. Porzuciłem swoje plany dotychczasowe na przyszłość i zacząłem się tym bardzo interesować. I pamiętam, że kiedy chodziłem z kolegami moimi po takim deptaku będzińskim, to tam szkoły były podzielone na żeńskie i męskie. Dziewczyny się odwracały i pokazywały nam. To jest on. I to jest, wie pani, od tego można umrzeć albo powiedzieć, uwaga, niebezpieczeństwo. Ja byłem, jak każdy człowiek, na to narażony. No mnie to imponowało, może nagle. Myślę. Płeć piękna, dotąd nieznana, która mijała mnie obojętnie, kiedy chodziłem gdzieś do sklepu, gdzie nagle zwracał na mnie uwagę. I to jest taki haczyk, na który bardzo, no bardzo trzeba uważać. No ale później pewnie też się to panu zdarzało. To nie był ten jedyny moment, prawda? Kiedy... Ja potem... Już się pan przyzwyczaił do tego. Tak, to jest... Oswaja się człowiek z tym. To jest tak, tak, tylko zależy, jak to oswojenie działa na nas, prawda? Bo ja ciągle mówię o tym i o tym, że pochwalam się na to, że nie uległem temu, chociaż to jak powiedziałem... Kusiło. Kusi taki diabeł, że staram się bardzo nie ulegać temu. Wynajdywałem strony nieinteresujące w tym całym zajściu. I bardzo, bardzo zależało mi na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, co ja robię w tym zawodzie. Co to jest, że ja wchodzę na przykład na scenę jako inny człowiek i przez półtorej czy dwie godziny zajmuję ludziom czas i że oni na to patrzą. To mnie interesowało. To nie było nic z próżności, taka chęć poznania siebie. Oczywiście w szkole mówiło się na ten temat sporo, ale ciągle nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi. Ja słyszałem takie, kiedy, mówiłem i powtórzę, takie, kiedy słyszałem takie szukaj prawdy, synku, mówili do mnie, szukaj prawdy. Ja profesorowie, tak. Bardzo chciałem znaleźć tę prawdę, tylko nie wiedziałem, gdzie ona jest, ta prawda. Nie mogłem jej znaleźć. I przyszedł taki moment w tych moich rozważaniach samego z sobą, że... Odpowiedź się znalazła. Znaczy, teraz wiem, co to jest. I co to jest? To jest oddanie wszystkich swoich najwrażliwszych elementów, które ma człowiek w sobie. Oddanie, oddanie w imię innej osoby, która ma powstać ze mnie, z moich najintymniejszych, że tak powiem, zachowań, spostrzeżeń. I wtedy powiedziałem, aha, to jest to. Ale to jest wyrzeczenie siebie jakoś, pozbycie się swojego ja, czy wręcz przeciwnie? Nie, wykorzystywanie siebie. Wykorzystywanie siebie. Ja mówię z pełną świadomością, co się robi. Oczywiście muszą tam być jakieś niebezpieczeństwa po drodze, ponieważ kiedy się sięga po swoje najintymniejsze cząstki, ja nie umiem tego dobrze słabości, w tej chwili nazwać, to trzeba je uruchomić. A to uruchomienie nas troszkę kosztuje. No każdy, każdy moment, który nas zmusza do pewnych reakcji, troszkę nas kosztuje. Aktora kosztuje w dwójnasób, bo ma na przykład, nie wiem, kłótnię z żoną, to to go zajmuje i strasznie go niepokoi. Ale potem idzie do teatru i ma podobną historię, kiedy znowu. Więc tak sobie wyobrażam, że ten nasz system tych delikatesów, jak to pozwolę sobie kiedyś nazwać, jest potrójnie wykorzystywany i nie należy się dziwić, że ci ludzie
wpadają w jakieś takie, ci ludzie, my ludzie, mówię o sobie, wpadamy w jakieś takie uboczne, w takie gałązki i trzeba bardzo uważać, żeby tam nie zostać na zawsze. Czyli pan przepraszam, jak się mówi o moim zawodzie, to ja dużo gadam, proszę mnie uspokajać. Bardzo dobrze, no po tośmy się spotkali, żeby pan opowiedział o tajnikach tego zawodu dla młodych ludzi, dla których pan jest gwiazdą. Mówię to zupełnie bez cudzysłowiu, bo jest pan gwiazdą, ale jest pan też człowiekiem bardzo wrażliwym, bardzo delikatnym, który przyjął tyle wcieleń, a właściwie dał siebie tylu wcieleniom, tak bardzo prawdziwie, że to zostanie na zawsze. Pan zostanie w tylu postaciach na zawsze, że tak sobie myślę, ile pan musiał siebie oddać i w sobie odnaleźć, żeby zostać w tylu rolach, tak różnych. No to jestem pani szalenie wdzięczny, że przyjęła pani to, co przed chwilą, o tak czym przed chwilą osobiście mówiłem, tak. I jak to się ma do rzeczy, które są opisane, są przecież metody opisane. No dokładnie, tak. Ale i to wszystko wiemy, przeczytaliśmy, z jednym się zgadzamy, z drugim nie. Ale kiedy dochodzi już do samego sedna tej działalności, to się pojawiają takie rzeczy, że ja na przykład w tej chwili, jak tu opowiadam, jestem troszeczkę zdenerwowany przez to, że gdzieś błądzę po takich rejonach, po tak. takich rejonach, gdzie są na przykład postaci tak sobie ze wyobrażam. Mnie zrobione. Tak, jak ja z panem siedzę, to ja tu widzę cały, naprawdę, mówię to zupełnie szczerze, tu żółty szalik, tu Kler Smarzowskiego, tu pan Tadeusz, ale też dla mnie takim absolutnie niezwykłym i takim ostatecznym potwierdzeniem pańskiego talentu, tej miary niezwykłej jest spektakl Msza za miasto Arras. Ja po prostu widziałam to wielokrotnie i za każdym razem dla mnie jest niezwykłe, że jeden człowiek i krzesło jest w stanie w ciągu godziny wykreować tyle światów, tyle postaci, bo przecież pan jest sam na scenie i pan tworzy cały świat, zresztą świat, w którym żyjemy. Świat opresji, niechęci, hejtu, który tak łatwo się uruchamia. Lubi pan tę rolę, ten spektakl? Lubię z różnych powodów. Bardzo się cieszę, że to zostało nagrane. Bo tak, wypuszczaliśmy bo przyjdzie to w moment, już właśnie przyszedł, kiedy ja się powoli z tego wycofuję. To jest trudna, bardzo trudna, ciężka praca. Trudny spektakl. Monodram właściwie tak, rozpisany na tyle ale tam głosów. Sobie pozwoliłem wymyślić coś, co jest zupełnie przeciwne. Przeciwne barwom, pokazywaniu świata z różnych stron. Powiedziałem sobie, że to będzie opowieść człowieka, który coś przeżył i chce przekazać ludziom, którzy chętnie albo niechętnie to słuchają. Bałem się bardzo, ponieważ kazałem się, czy to ubrałem się w normalne spodnie, w normalną marynarkę. Zadbałem o to, żeby to było wszystko szare. Szary człowiek. Czyli nie ma tego człowieka. No i zacząłem sobie sam ze sobą próbować i bałem się, jak to pójdzie. No być może, że tam były takie głosy, że no to tam pójdzie tak parę razy, no bo to kto to będzie słuchał godzinę 20 o takich rzeczach. No i poszło. Oj, poszło. I wie pani, do dzisiaj czuję, jak ten kamień z serca z łoskotem spadł ze mnie, bo się oczywiście bałem, ale się udało. Przepraszam. Tak. Wspaniały spektakl według Andrzeja Szczypiorskiego. Jakoś bardzo ciągle niestety współczesny. Ja przepraszam, trzymam tą książkę, ale wszystkim tym, którzy nas oglądają i którzy cenią pana Janusza, polecam Elżbieta Baniewicz-Gajos. To ilekroć się mam z panem spotkać, sięgam do tej księgi, bo tu jest naprawdę Elżbieta Baniewicz wspaniała. Nawet nie wiem, czy to dziennikarka, raczej osoba, która jest oddana artystom. To jest artystom. Osoba, która jest oddana teatrowi, zna się na tym. Jest człowiekiem od strony naukowej. Tak, krytyczka, badaczka teatru. Badaczka tego
zjawiska. Tak. I ona tutaj cytuje Rousseau, który zadawał sobie pytanie, czym jest talent aktorski. I to jest bardzo piękny fragment, jeśli pan pozwoli. Sztuką przekształcania się w innego człowieka, przybierania innego charakteru, udawania, że jest się innym niż się jest naprawdę, mówienia innych rzeczy niż się myśli i to z taką naturalnością, jakby się myślało naprawdę. Sztuka zapominania wreszcie własnego miejsca w życiu, gdy zajmuje się miejsce innego człowieka. I kiedy myślę o mszy za miasto Arras, to myślę, że to jest absolutnie kapitalna definicja. To miło słyszę. Miło pan ciągle wchodzi. Właśnie, tak, to jest... Tak, bo to na to jest jedna odpowiedź. Tak, właśnie. Tak. To nie jest łatwe, ale jakby dążyć by należało do tego słowa tak. A teraz jak pan patrzy na to aktorstwo nowoczesne, to nowoczesne, nie chcę tak rozgraniczać. To aktorstwo, które teraz jest, kiedyś to był Teatr Brutalistów Warlikowskiego, u którego pan oddał rolę, prawda, choć chciał pan tam zagrać Grzegorza Jarzyny, artystów, którzy, reżyserów wielkich, którzy nie chcą, żeby aktor niezauważalnie przechodził w tę postać, którą kieruje, tylko kreuje, tylko żeby oddawał jej swoje słabości, ale widocznie dla widza, żeby obnażał siebie, a nie z tego obnażenia budował rolę. Co pan myśli o takim aktorstwie, o takiej sztuce? Pani rozmowy i rozważania na temat tego, co nazywamy aktorstwem, to jest cały świat pomysłów. To prawda, na to. Tak. Cały kluczy, świat dróg. Pomysłów, jak osiągnąć coś takiego, żeby utrzymać ludzi w takim stanie, że będą chłonąć to, co się im proponuje. I nie ma nic dziwnego w tym, że jedni się z tym zgadzają, drudzy nie. Każdy po trochu szuka jakby swojego kawałka świata na to, sposobu na to, jak opowiedzieć jego widzenie o świecie, jak wykorzystać literaturę, jak wykorzystać formę. To też zmieniającą się formę, język opowiadania o świecie. Świat się zmienia co chwilę. Tak. My teraz zupełnie inaczej właśnie rozmawiamy ze sobą, niż rozmawialibyśmy powiedzmy tam 40 lat, 30 lat temu. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. No i stąd myślę, bardzo zacne są takie zabiegi, żeby już szukać własnej drogi do efektu. To brzmi troszkę może w sposób zarozumiały, nie, ale tak trzeba. No i być, jakby to powiedzieć, nie wracając do czasów, kiedy mówili szukaj prawdy, synku, ale jednak szukać formy, która da ci satysfakcję porozmawiania z widzami, tak? Że oni będą zadowoleni i ja będę zadowolony, że przez te półtorej godziny coś zrobiliśmy ze sobą, coś się z nami stało, z nimi i ze mną. Ale pan jest otwarty na nowe poszukiwania, bo choćby te kilka nazwisk, które wymieniłam, może nie mistrzów, to nie jest dobre słowo, ale spotkań artystycznych, które pan przeżył w swoim życiu, tych spotkań pan przeżył i to dobrych. To też jest szczęście, żeby spotykać artystów takich jak Kazimierz Kuc, czy właśnie Andrzej Wajda, czy później Władysław Pasikowski, czy właśnie Wojtek Smarzowski i jego Kler, który jest też totalnie i pana postać aktualna w tej chwili. Trzeba mieć w sobie gotowość i otwartość na to, bo przecież ten artysta, każdy z nich mówił swoim i mówi swoim językiem. Tak, ale też no, cała rzecz też leży po tej drugiej stronie, jak pani zauważyła. Trzeba, myślę, boję się tego słowa, zasłużyć sobie na to, że ci ludzie, których wymienić, nie była pani łaska wymienić, wielcy twórcy, a w tym szumie codzienności naszego zawodu znajdują kogoś, kto mówi, o, ten mi się przyda, bo on rozumie coś, co jest mi potrzebne. No i ja miałem o tyle szczęścia, to długo czekałem na to pokornie, ale się okazało, że tu i ówdzie zostało to zauważone, tę moją chęć opowiadania o świecie w
taki sposób, jaki, jaki sobie wyobrażam. No i stąd się pojawiły wszystkie te nazwiska. Kazio Kuc to jest dla mnie człowiek, którego powinienem mieć na ścianie. Tak, ważne, żebyśmy go wspominali, bo on panu dał nowe życie teatralne. On w panu zobaczył, w tym chłopcu właśnie, zobaczył wielkiego teatralnego aktora i zresztą zrobiliście tyle wspaniałych rzeczy od podróży Hollywoodu począwszy. To się nie, to jest, wie pani, no, on napisał sam parę książek tu i ówdzie. Można to przeczytać. To prawda. Natomiast to był facet, który bezpardonowo mówił człowiekowi: nie nadajesz się, panu dziękujemy, a ciebie bardzo proszę, żebyś zrobił to, a to. I umiał też człowieka pochwalić, co też zawsze się przydaje w takim zawodzie. Jakieś dawno temu miałem taką rozmowę, opowiadałem o tym, jak Kazio Kuc reżyseruje. To reżyseria to się też czasem tłumaczy za coś takiego podniesionego do potęgi. Kazio reżyserował w ten sposób, że reżyserował, ja mówię o telewizji, wszystkich. Biegał do operatorów, biegał do statystów, tak, kolegom robił uwagi. No jak robiliśmy te opowieści Hollywoodu. Opowieści Hollywoodu właśnie. Tak, piękną opowieść. Był tam człowiek, który miał niewielką rolę i kilka zdań do powiedzenia i ja widziałem, że on się bardzo stara, tak, że tylko no, nie wiem, zauważono, że i Kazio kątem oka, wykonując te wszystkie czynności w koło, widział, że on się za bardzo stara. I w końcu, jak już wszystko poukładał jak trzeba i szedł w kierunku stopni, które prowadzą tam do reżyserki, mijając tego mego kolegę, powiedział: ty słuchaj, a ty mi nie graj tak, ty mi graj prawda. Ja oszalałem wtedy, jak miałem krótką, zwięzłą wypowiedź no, po prostu prowadzić człowieka na właściwe tory. To są takie, genialne, czasem opowiadamy różne rzeczy, no to rzeczywiście wszystko jest godne gdzieś zapisania. Rozmawiamy w takim czasie bardzo szczególnym dla teatru, dla kultury. Czas pandemii no to jest rzeczywiście takie uderzenie w kulturę potworne. Właściwie pierwsza zamrożona i do tej pory nie odmrożona tak naprawdę, z wyjątkiem tam dwóch letnich miesięcy, ale i mnie strasznie imponuje we wszystkich artystach to i w ludziach teatru, że się nie poddają, że walczą, że ten teatr przeniósł się do internetu, że tyle pięknych rzeczy się jednak odbyło. Teraz odbyła się Boska Komedia, czyli świetny festiwal teatralny w Krakowie, który można było oglądać online. Ale zastanawiam się, jak to jest z punktu widzenia aktora, artysty, no bo jednak mówi się, że teatr to jest to przymierze między widzem a artystą. Czy panu zdarzało się teraz grać w tym czasie, występować bez widzów, a dla widzów i wirtualnych? Nie, no nie. Nie miałem takiej możliwości i bałbym się tego. Ja wiem, że to jest po prostu naturalny odruch człowieka, że trzeba uprawiać ten zawód. Trzeba bez przerwy, trzeba znajdować nową grać, formę. Żeby nie zwariować. I to jest całkiem nowa forma, która do tej pory była, powiedzmy, lekceważona, prawda? Ponieważ ja na przykład już człowiek w pewnym wieku uważam, że największą, jakby to określić, no istotą teatru jest to, że spotykają się żywi ludzie. Jedni siedzą po jednej stronie, drudzy po tej i wymieniają sobie energię i czasem płaczą, czasem mówią widowni, czasem się śmieją. Jest to wspaniały przekaz energii w dwie strony. A jak wygląda film, wiadomo, że nakręcony film i też ludzie oglądają, płaczą i tak. Natomiast taki przekaz, który się czuje, że on jest właśnie zrobiony przez takie nowości techniczne, mnie troszeczkę raża, ale
ja już mam tyle lat, ile mam i nic dziwnego. Nie wiem, czy długo się będę temu dziwił. No tak się zwierzyłem, panie państwu, jak to jest. Nie miałem okazji grać dla widzów, którzy siedzą gdzieś w jakichś domach u siebie i oglądają to. Teraz reżyserzy jednak zaczynają też myśleć o tym trochę inaczej, bo zaczynają traktować internet nie tylko jako pas transmisyjny, tylko jako narzędzie. Ja widziałam bardzo piękny spektakl z Jackiem Poniedziałkiem, Podróż do Reims, Katarzyny Kalbat, gdzie zrealizował ten streaming w internecie Marcin Koszałka, czyli też mistrz w swoim fachu. I to zaczyna pojawiać się nowa jakość. Nie teatr telewizji, tylko teatr internetu. To zaczyna już mieć trochę inne znaczenie. To ja z ukłonem w tę stronę jestem przekonany, że z tego się urodzi inna wartość. Bardzo fascynująca forma przekazywania teatru. Sam jestem ciekaw, czy mi się uda zobaczyć, kiedy to będzie już miało wymiar taki niezastępczy, tylko prawdziwy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak. Rozmawialiśmy, właśnie wspomniałam tą naszą rozmowę u Jurka Owsiaka na Poland Rock, gdzie rozmawialiśmy właściwie o sztuce, o filmie, o tym, o czym rozmawiamy dzisiaj. I z tej rozmowy został wyjęty jeden fragment dotyczący polityki, dotyczący tego, że sytuacja w Polsce się zagęszcza, że właściwie jesteśmy w takim czasie rządów autorytarnych, co pan jakoś przeczuł i przewidział, bo w tym kierunku, jak teraz oglądaliśmy to, co się działo pod domem pana Kaczyńskiego, tą ochronę, którą mu ustawiono, kiedy działy się wspaniałe dziady Mickiewicza na ulicy Mickiewicza obok. I później wylała się jakaś taka niesamowita właśnie ze strony polityków prawej strony niechęć, hejt wobec pana słów. Wyrzucano, że pan dostał nagrodę od Lecha Kaczyńskiego, w związku z tym pan nie ma prawa oceniać sytuacji. Jak pan jako aktor, wrażliwiec, człowiek rozpoznawalny czuje się w takich sytuacjach, kiedy ten hejt się pojawia? Niechęć, nienawiść rozpędzana celowo. Ponieważ wiem co nieco na tym, jak działają emocje, odstawiam to do kąta i w ogóle mnie to nie interesuje, ponieważ nie można popadać w jakiś zestaw wrażliwości tylko dlatego, że ktoś powiedział coś złego na mój temat. Więc to po prostu odstawiam w kąt i w ogóle mnie to nie interesuje. No a to, o czym rozmawialiśmy właśnie, wspomniała pani poprzednim razem. Co, ja się boję to wyrazić, bo ja wtedy pozwolę sobie powiedzieć, że jak jeden człowiek potrafi zrobić tyle zła, namaszczając siebie, no to jest bliskie pewnych zawrotów takich osobistych. No to teraz mamy jakby obrazki, widzimy obrazki. Tak. 80 czy parę wozów policyjnych chroni jednego człowieka, który sobie wymyślił, że zbawi naród. Ja się boję o tym mówić, bo ciarki chodzą po plecach. Też się trochę boję, bo to, co pan powiedział wtedy, spełniło się. No, nie chciałbym, żeby się cokolwiek złego spełniało, no, ale obserwować rzeczy należy. Należy wyciągać z tego wnioski. Ja nie jestem człowiekiem, który śledzi politykę, wie pani, drobiazgowo. Jasne. Od tego specy. Opowiadają, co jest na tak, co jest na jak, co z tego może wyniknąć. No, a ja to wziąłem tak ogólnie, jak człowiek, który patrzy na świat i wyciąga wnioski. I zagrał mszę za miasto Arras i rozumie pewne mechanizmy, które są używane. No, pewnie te wszystkie doświadczenia mają jakiś wpływ na moją obserwację świata. No tak, się czegoś człowiek nauczy przy okazji.
Jakby pan miał coś przekazać młodym ludziom, którzy oglądają, którzy może marzą o tym zawodzie i są tu i teraz, co by im pan powiedział? Pytanie bardzo trudne, bo każda odpowiedź może pachnąć taką łatwizną. Nie chciałbym tego. Ja myślę, że ważne jest, ja pójdę po swoich śladach. Tak, absolutnie. Ważne jest to, że jeżeli młodemu człowiekowi coś zapadnie w serce, coś go poruszy strasznie, coś, co będzie mu się śniło w nocy, to powinien się tego trzymać i nie ustępować, mimo że młody człowiek nie wie jeszcze, co będzie. Tak. Po tym, ja bym chciał wszystko opowiadać, co było, to prawdopodobnie musiałbym zrezygnować 150 razy. Ale radzę nie rezygnować z czegoś, co się uważa za najdelikatniejszą sferę swojego życia, za najdelikatniejsze nasze odruchy, to, co nas wzrusza, co nas denerwuje. Warto to trzymać jak w magazynie, tylko żeby potem opowiedzieć o tym ludziom. Mhm. No. Nie jest to łatwe, ale jeżeli ktoś się, tak powiem, zapali do tego, no to warto. I życzę wszystkim tym, którzy się zapalili, żeby im poszło jak najlepiej. Właśnie, to jest tak na podsumowanie, bo bardzo piękna jest ta książka i taka przenikliwa Elżbiety Baniewicz. I ona zaczyna się od tego, człowiek rodzi się aktorem, tak jak rodzi się księciem. Nie gra się po to, żeby zarabiać na życie, tylko gra się po to, żeby kłamać, żeby siebie okłamywać. To też jest bardzo piękny cytat. No, jest ładny, tylko ten wtręt okłamywać ludzi, siebie, troszeczkę go... To jest cytat zresztą ze spektaklu. To jest cytat Sartra i ze spektaklu, w którym pan grał. No tak. Ja rozumiem, tylko że sama definicja... Nie. Żeby siebie okłamywać, że to żeby pana... Żeby siebie okłamywać. Ja nie uważam, że ja siebie okłamuję. Jestem... mam się do człowieka, który wie, gdzie żyje i nie robi z tego wielkiego halo i nie... I unikałbym w moim wypadku tego okłamywanie siebie. Uważam, że to, co robię, ma swój sens, wagę i się nie wstydzę tego, przepraszam. I wspaniale, że się pan nie wstydzi. Nagrodą w tych wyborach właśnie dla aktora niezwykłego jest kamień optymizmu, który, jak rozumiem, pan otrzymał. I pan jest optymistą? Czy ten kamień się po prostu przyda, żeby ten optymizm budzić w sobie? Ja nie należę do ludzi takich hura optymistów, którzy się cieszą ze wszystkiego, co ich zastaje w życiu. Uważam się za człowieka uważnie obserwującego świat, siebie też, bez przesady w żadną stronę. I nie mam jednoznacznej takiej odpowiedzi. Ale może kamień optymizmu w tych czasach się przyda. Kamień optymizmu ładnie brzmi. To znaczy tak. No. Nie upadajmy na duchu. Nie upadajmy na duchu. Bardzo dziękuję i bardzo gratuluję tego wyróżnienia. Dla mnie jest pan aktorem niezwykłym, wyjątkowym i wyjątkowym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Pozdrawiam wszystkich państwa. Żebyśmy te święta spędzili w sposób spokojny, miły i żeby nas wszystkie wirusy opuściły i poszły sobie precz, jak mówią na Śląsku. To prawda. Nowy rok w tym roku zaczyna się 17 stycznia czy 18 stycznia, kiedy kończą się obostrzenia. Także jeszcze chwilę. No. Dziękuję bardzo.